Daj na chwilę. Prosiłbym cię. A to już koniec, tak? Jak ja mam problem do niego? Ja nie mam do niego żadnego w piździe, kurwa. Wytłumacz. Chuj. To tam w dupie mam, co ty myślisz. Ale kurwa, dziewczyny mają lepszy poziom kurwa od ciebie. I kurwa mi ich nie obrażaj. Bo cię kurwa zaraz zgaszę. I lepiej zamknij już mordę, nie wypowiadaj. Wiadomo czego, ważne, że wygrałam. Nie no, jak jeszcze jeden panel, skoro tutaj już był kamerzysta, Piątkowska. Kto tam został? A, Szpilka, nie, Szpilka, kurde. Casio, tak? Don Casio z Bobkiem. I kto jeszcze niby? Czy o co kurwa chodzi? No chłopie, założyli się, to się założyli. O co ci biegać? Przecież ja tego nie neguję. Tylko nie rozumiem, jak powiązałeś, że skoro zakład był o 30 tysięcy, to znaczy, że cała drużyna dostawała... Bo zakład to jest jedno. Zakład był pomiędzy Golą a Boxdelem. Natomiast wynagrodzenie, odmowa, to jest coś zupełnie innego. I to nie ma żadnego powiązania. Ja nie rozumiem, jak ty znalazłeś powiązanie. I najlepsze jest to, że ty się sadzisz. Że skoro zakład był o 30 tysięcy, to znaczy, że MOW zapłaciło tyle i tyle. W jaki sposób to kurwa do tego doszedłeś, nie? Może się mylę, bo mówię, nie oglądałem. Być może tam padły słowa, że załóżmy się o 30 tysięcy, Wojtku Golo, gdyż 30 tysięcy stanowi 50% wynagrodzenia pełnego. To wtedy okej. Okay. Wtedy ci powiem dobrze. Jeżeli coś takiego padło, nie? Ale nie wiem, tak jakby nie chce mi się nawet tego oglądać, bo mnie aż tak bardzo to nie interesuje, ile oni dostawali, bo mogę wykonać jeden telefon i to wiedzieć po live'ie, więc nie chcę nawet robić takiego dochodzenia wielkiego. Bo pokazałem to, co ledwo, potrafię. Ledwo, gdzie? Walka z Kamiszką było na moje. A zły obląd przegrała. Kurwa, czekajcie, te dialogi... Co jest grane tutaj? Czy jaka? To już sprawdzimy 26. Pęci jak nie tu widzę. Tak gorąco między wami, pęci, to zapraszam tak. Dziewczynę na face. A trener, nie wiem czy tutaj na sali, czy nie, ale jak go widziałam w innym pomieszczeniu, to się na mnie patrzył, ją kurwa kolorowa była. Co? Trener się na mnie patrzył, ją kolorowa była. O co tu chodzi? A Ewa. Anka się wkurwiła. Oj, coś będzie grubo chyba, co? Czy jaka? To już sprawdzimy 26. Mhm. Oktagon zweryfikuje. Trzaśnie czy nie trzaśnie? Teraz pytanie, czy uderzy, czy nie uderzy? Się męczyłam. Gdzie jest wiesz ta twoja siła? To ci ją pokażę. To dlaczego im nie pokazałaś? Jeszcze bo, miałaś taką wiesz co? Przewagę wagi. Zostawiam ją dla ciebie. Zostawiam ją dla ciebie. Jestem zaszczycona. Ja nie muszę tam, wiesz, nie wiadomo czego. Ważne, że wygrałam, bo pokazałam to, co ledwo, potrafię. Ledwo. Gdzie? Walka z Kamiszką było na moje. A zły obląd przegrałaś. Bo robiłam dużo wagi. A teraz jej... Pozdrawiam Martynę. Kota łeczka. Witam się do wilków. Au! Na waży chyba 30 kilo. Tak? Mhm. Chyba źle doczytałaś, ale albo tak, przyjrzałaś tak, internet. No i gdzie ta twoja siła, jak z taką małą walką? To ci ją pokażę. Ona cię zdominowała. Ale to dobrze. Bardzo dobrze. Ja się nie przejmuję przegraną. Ja przegrałam i nie przejmuję się tym, uwierz mi. Przejmuję. Potrafię przegrywać. Nie. Robiłam tam dużo wagi i przyjęłam to szczerze na klatę, że przegrałam. To jeszcze zaraz będziesz miała kolejną porażkę. Czekam, uwierz mi. Pokażę ci, jaka jesteś kiepska w tym boksie. I ten pas twój zawodowy, to przekonamy się, czy jest. Wiecie, jaki jest problem z Prime'em? Że tam właśnie ta publiczność, nie? Mi to najbardziej przeszkadza, że ludzie przychodzą z publiczności i coś odwalają. A jeśli chodzi o te freak fighty, to tu wystarczy przekroczyć, że jedna federacja przekroczy granicę, nie? Bo ja wiem, jaki jest YouTube. Na przykład wyobraźmy sobie, że przyjdzie ktoś z publiczności, jakiś wannabe influencer i zrobi krzywdę jakiemuś zawodnikowi. A różne rzeczy kurwa mogą wymyśleć, nie? Przypuśćmy, odgryzie kawałek ucha, bo pomyśli, o, będę jak Tyson. I wtedy YouTube tylko spojrzy i mówi, dobra, zablokować wszystkie freak fighty i będzie kurwa po imprezie, nie? I właśnie to jest największy problem z tym Prime'em, że prędzej czy później coś się kurwa odpierdoli, co sprawi, że YouTube się... Tak samo było z patostreamerami, nie? Patostreamerzy sobie odpierdali, aż jeden z nich przekroczył granicę i YouTube poleciał z wszystkimi.
od razu SD-ka w tego, SD, raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy i nie ma. I tak samo pewnie będzie tutaj w tym przypadku.